Siemanko wszystkim, ja nazywam się Adek, a to jest kolejny odcinek z Farminga 25, słuchajcie. 37 tysięcy na koncie, dlaczego? Porobiliśmy sobie trochę kontraktów, słuchajcie, porobiliśmy kontrakty na nawożenie, porobiliśmy trochę na zbieranie bawełny, troszkę zarobiliśmy, mamy 37 tysięcy, ale słuchajcie, to jeszcze nie wszystko na dzisiaj, ponieważ tu zobaczcie sobie, postawiłem nasze maszyny, tamte do łąkowe. Ponieważ dzisiaj musimy sobie kupić zgrabiarkę, a żeby dobrze na nią zarobić, bo już tutaj mam zrobione siano na tamtym polu, to słuchajcie, znalazłem bardzo fajny kontrakt, którego nie było nigdy w Farmingu 25, ani go nie było w Farmingu tym, tu wygląda, wiecie, tak jakby tego siana było bardzo mało, ale ta po prostu trawa już trochę tu odrosła, wiecie, dlatego tak wygląda. Nigdy tego kontraktu nie było ani w Farmingu 19, ani w Farmingu 22, słuchajcie, a jest to, słuchajcie, mianowicie kontrakt, zobaczcie, na obumarłe drzewo, trzeba ściąć drzewa, tak? Dostaniemy za to 1500, to jest tutaj na dole gdzieś się znajduje, za chwilę sobie tutaj przejdziemy, ale trzeba pościnać obumarłe drzewa. I teraz tak, użyj własnego sprzętu lub go wypożycz, tak? 200 dolarów kosztuje wypożyczenie tego oto traktora, ale słuchajcie, ja już taki podobny kontrakt zrobiłem poza rozgrywką i ja przyjmę zlecenie bez maszyn. A teraz zapytacie, no jak to, to jak ty chcesz te drzewa pościnać? A mianowicie, słuchajcie, ja kupię sobie po prostu piłę, tak? Wiadomo, że ta piła, weźmiemy sobie, czekajcie, może taka znana firma Husqvarna albo Stihl. A, weźmiemy sobie tą Husqvarnę. 1000 dolarów, nie? Z tego kontraktu zarobimy bardzo mało, bo zarobimy tylko 500, jakby tylko 500 dolarów, ale piła przyda się nam już na dłuższy czas, tak? Tu są obumarłe drzewa, czekajcie, a ja najbliższe miejsce to będzie w tym miejscu, żeby tam przejść, tak? No bo wiecie, tu nie ma jeszcze tego latania, biegania i tych cudów innych. Dlatego musimy sobie... A co tu w ogóle jest? Statek z placu zabaw. Okej. Okay. A, tu ten statek się buduje, no tak. Kurde, przewracane tu wszystko. Słuchajcie, w ogóle w najbliższym odcinku, tylko jeszcze nie wiem którym, ja będę chciał postawić sobie... ten nasz tartak obiecany, nie? Żeby produkować deski, bo słuchajcie, ja bym chciał tutaj naprawić i stary młyn, te muzeum i właśnie tutaj zrobić ten, te deski i później jeszcze, o kurde, jaka tu dziura, i później zrobić sobie te wszystkie rzeczy związane z tu furtka zamknięta? Z tym placem właśnie takim, nie, na te traktory, więc trochę chciałbym tutaj porobić, wiecie, a potrzebuję tego tartaku po prostu, tak? On kosztuje 36 tysięcy, wiecie, ja sobie myślałem, że wezmę sobie kredyt na niego, ale później pomyślałem, że kredyty zostawię na coś większego, a po prostu zrobię tutaj nie z kredytów, tylko po prostu zarobię sobie na to, tak? Teraz tak, obumarłe drzewa. Słuchajcie, idziemy znaleźć obumarłe drzewa gdzieś. Jak one wyglądają? Tu powinno być... one powinny być pozaznaczane. Tu są, patrzcie, dwa. Dobra. Powinny być pozaznaczane? Są, dobra. No to w takim razie, słuchajcie, bierzemy piłę. I lecimy z tym. Także pierwsza wycinka drzew w naszym Farmingu 22. Ta piła trochę tak dziwnie chodzi, nie? Widzicie? Obumarłe drzewo 10%, czyli jednak tu gdzieś się oparło, ale jednak to daje to, że nie musimy wypożyczać maszyny, no i druga sprawa, że nie musimy mieć tej takiej, wiecie, drogiej maszyny, skoro możemy tutaj pościnać te drzewa po prostu tak, jak one są, nie? Dobra. 20%, 10% za każde drzewo, czyli po prostu wychodzi na to, że będzie chyba 10 drzew, nie? Dobra, czekajcie. Tu jest obumarłe drzewo kolejne. Czyli będziemy już mieli 3 ścięte.
Dobra. Widzicie, taki kontrakt dziwny, ale fajny. O, tam jest obumarłe drzewo, widzę z daleka. Słuchajcie, jeszcze ten problem jest tutaj, że z piłą nie można biegać, nie? Także ja sobie tutaj tą piłę wyłączę. O, jest kolejne drzewo. Dobra. Mamy 4. Dobra. Gdzie jest kolejny? Gdzie jest kolejny, słuchajcie? Kolejne drzewo obumarłe. Wiecie, nie ma tutaj kamery latania, nic, i powiem wam. Poza tym pora roku też jest taka, że troszkę nam to doskwiera. Czekajcie, bo jak złe drzewo zetniemy, to na tym kontrakcie podobno jest kara, nie? Że złe drzewo ścięliśmy. I ta kara to jest chyba 2000 za złe ścięte drzewo. A my wiecie, my tu mamy $500 dostać za całe przedsięwzięcie. Dobra, jest tutaj. Także trzeba być ostrożnym. Dobra. Okej. Mamy to. O, tu jest kolejne. Nie, to nie to. Już byśmy ścieli, nie? By było. O, tam są dwa. Tu jest jedno. To już mamy 6 drzew, to jeszcze 4. Tu gdzieś widziałem kolejne, tutaj. Dobra. I słuchajcie, jeszcze tu gdzieś musi być. Nie, ten nie. Idziemy trochę na drogę. Wiecie, że miał tutaj tryb latania. Tam sobie z góry zobaczył, patrzcie, o, tu jest tak. Tu jest jedno, tam wystaje, a tam wystaje drugie, widzicie? Jednak jak się wyjdzie trochę na drogę, to trochę bardziej widać. Czekajcie, idziemy tu na wprosto. Dobra, jest. Dobra. Tam gdzieś było te kolejne, nie? Idziemy na drogę. A, tu jest. Zaraz najciężej to będzie znaleźć te ostatnie pewnie, nie? Dobra. No i teraz ostatnie drzewo, słuchajcie, gdzie ono może być, wiecie? Bo niestety te kółko zielone, to one nam pokazuje jakby obszar, gdzie te drzewa są. O, latarkę wyciągnąłem. Ale gdzie one tak naprawdę rzeczywiście są, to jest inna bajka. Czekajcie, no. Czy wy widzicie to drzewo? Myślałem, że stoję przy nim. Ale nie, niestety. O, tu jest ostatnie. Dobra, fajnie. Ostatnie drzewo to będzie? Czyżby? Tak, dokładnie, słuchajcie. Ostatnie drzewo to było. I zobaczcie teraz tak. Idziemy odebrać sobie kontrakt. No tak jak mówiłem, tutaj za dużo nie dostaniemy, ale te 5 stówek nam, słuchajcie, wpadło. Znaczy wpadło 1500, ale
1000 kosztowała piła, nie? Piły nie będziemy sprzedawać, bo na pewno nam się jeszcze przyda, jak będą jakieś inne kontrakty. A teraz póki co, słuchajcie, teleportujemy się do tego naszego Zetorka. I dzisiaj popracujemy naszym Zetorem. A dlaczego pracujemy Zetorem, słuchajcie? Ponieważ nasza zgrabiarka ma bardzo małe zapotrzebowanie mocy. A mianowicie, czekajcie, gdzie to jest? Zgrabiarki. Bo tutaj w promocjach nic nie ma, nie? Belarka jest, ale nie potrzebujemy. I słuchajcie, ja chciałem tę kuna. Mam tylko nadzieję, że ten GPS, który mamy, będzie mógł nas prowadzić jakby w jedno i w drugo. To wtedy będziemy mieli szerokości roboczej 4,7 razy 2, czyli 9,400. Bo tu jest 8,400 na przykład, zobaczcie, ale 19,5 tysiąca. I tu jest 900,700, ale 60 tysięcy kosztuje zgrabiarka. No mnie jeszcze mnie nie pogrzało w głowę, żeby tyle zapłacić. Więc słuchajcie, kupimy sobie tą 35 koni zapotrzebowania tej mocy. Myślę, że to spokojnie nam starczy. Kup, dobra. Czyli mamy 9 tysięcy wydane na zgrabiareczkę ładną. No i słuchajcie, bierzemy dzisiaj tego naszego Zetorka, popracujemy sobie. Ja wideł sobie nie odczepiałem. Bo myślę, że będzie, dlaczego akurat Zetorka? Myślę, że będzie kolorystycznie fajnie pasował. Jak możecie zauważyć, pewnie widzicie, że wgrałem sobie moda na realny czas, także ja kiedy to nagrywam jest to godzina 18.54. Teraz... dobra. Wgrałem sobie jeszcze kilka modów takich właśnie na poprawienie wyglądu belek i tam jeszcze takich parę na wczesne wyładowywanie belek i na to, że belarka zatrzymuje się jak tak dalej, jak zbliża się ku końcowi i tak dalej, ale to wszystko pokażę wam pewnie w następnym odcinku, jak będzie belowanie, albo może jeszcze w tym, może z jedną belkę zrobimy, żeby pokazać wam, o co chodzi. Może faktycznie z jedną beleczkę zrobimy. Póki co jedziemy, słuchajcie, na naszą na nasze sianko i zbierzemy sobie trochę. Słuchajcie, październik mija, godzina 17, jak widzicie, zbliża się wieczór, zbliża się noc. Aha, kolejnym modem, który wgrałem, to zobaczcie, jest automatyczne wyłączanie kierunkowskazów, nie? Powiem wam, że takie bardzo fajne te mody wychodzą na sam początek do tego farminga. Kiedy wy to oglądacie, to wyszło już parę takich modów ulepszających rozgrywkę, także powiem wam, ciekawie się zapowiada, nie? Ten farming, nie? Na pewno, słuchajcie, na kolejne 2-3 lata będziemy mieć co robić. Patrzcie, te wszystkie tereny tutaj, oto, to są wszystko moje drzewa. Ja te drzewa powycinam właśnie tego tartaku, co będę go miał. I ten tartak po prostu, słuchajcie, wtedy będziemy robić te deski, nie? Teraz tak, słuchajcie, ja chyba sobie pojadę, zacznę sobie chyba z tamtej strony, wiecie? Bo czekajcie, na którą stronę ta belarka się rozkłada? Na tą, ok. Czyli ja sobie po prostu zacznę to z drugiej strony. No, fajnie, fajnie się prezentuje z tym Zetorem, nie? Ta zgrabiareczka obrotowa. Tu, jak widzicie, stała kiedyś szopka, ja ją sprzedałem, bo ta łąka będzie powiększona. Ja sobie te drzewa potem powycinam, jak już będę miał ten tartak, wiecie, bo póki co to nie ma co. Ta w ogóle czerwona stodoła, która tam stoi, teraz widzicie po lewej stronie, ona w ogóle pójdzie do wyburzenia, bo tam, jak będę już miał pieniądze, to tam powstanie w ogóle obora, nie? Dla krów. 4,1, słuchajcie, tam było 4,7 tej szerokości, no. Coś chyba mnie tu ktoś w konia zrobił, ale okej. Okay. Niech tak będzie. Teraz tak, tak, tak. Ja tu sobie cofnę trochę. Ustawię się tu do linii. No i zobaczmy, jak to będzie, słuchajcie, działać. Włączamy. Dobra. No i zgrabiamy, słuchajcie, lecimy. Ciekawy jestem, jak, czy uda mi się też tak jakby wracać w tą drugą stronę. Jakby tak było, to wtedy mielibyśmy praktycznie 8, tam 8,5 do 9 metrów zrzutu.
No, ale zobaczymy zaraz. Dobra. Mamy pierwszy kawałek zrobiony. I teraz słuchajcie, jakby nam to oddało tutaj z tej strony, byłoby cudownie. O! I teraz ten pokos belarka, mam nadzieję, że da radę zebrać, wiecie? Ale powinna dać radę, chociaż to taki dosyć spory ten pokos jest. Ale powinna dać radę nam tutaj zebrać. Za chwilę zrobimy takie ze 2-3 pokosy i ten. I zobaczymy po prostu, czy ten Govail da nam radę zebrać, ale myślę, że spokojnie. Okej. Dobra. Tutaj. Nawet zobaczcie to, jak ona się układa, ta trawa, to tak w ten pokos, to jest nawet fajnie to wygląda, nie? Tak inaczej, słuchajcie. Tak mega inaczej to wygląda. Migające tekstury, słuchajcie, ja nie wiem, dlaczego tekstury tak migają czasami, to jest jakieś takie dziwne. Ale słuchajcie, to już nie jeden youtuber zgłaszał problem z tym do Giantsów. Także może to naprawią w jakiejś łatce. W każdym razie, kiedy ja to nagrywam, to naprawione jeszcze nie jest. Dobra. No, ciekawy jestem, ile mi tutaj belek wyjdzie, słuchajcie. Następny odcinek, jeżeli mamy siano, mamy słomę, no to siłą rzeczy następny odcinek to jest kupno, słuchajcie, będzie kupno. Zakup naszych po prostu króweczek tutaj. Jakichś takich mięsnych. Niestety te krówki mleka nam nie dają, pastwisko nie daje również obornika ani gnojowicy. Dlatego to troszkę jest lipa, ale jeżeli chodzi o to, ale dam radę. Dobra, zrobimy sobie jeszcze jeden przejazd i pojadę, wezmę tego Govaila i przyjedziemy tutaj właśnie z beleczkami, słuchajcie. Dobra. Się podniosły widła, to dalej dojedzie, nie? Dobra, i idziemy teraz po Govaila. Zobaczcie, jak to wygląda. No, nieźle. Teraz tak, nawiezienie jest 50%, czyli tu nie trzeba nawozić, bo tu cały czas jest 50%. Jest zebrane. Dobra. Jak widzicie, trochę nasze maszyny zostały umyte. Ok, siadamy do naszego Challengera. Zapalamy. I bierzemy naszą belarkę. Nie. Tak, belarkę, dobrze mówię jednak. Myślałem, że się pomyliłem już. Dobra. Słoma tu jest, nie? Ale czekajcie, teraz mam moda na niepełne belki, wiecie, żeby wyładowywać, także ja sobie wyładuję ją. 3800, dobra, niech będzie. Żeby mi się tutaj, wiecie, nie pomieszała z tym sianem, nie, bo wolałbym jednak mieć to siano oddzielnie. I teraz tak, opuszczamy, włączamy. I jeszcze jeden myk wam pokażę. Żeby belować sobie na GPS-ie, to słuchajcie, musicie zrobić coś takiego, patrzcie, GPS, i tam
naszej, szerokość naszej zgrabiarki była 4,1, to ustawiacie dwukrotność tego, tak? Czyli 8,2. 8,2. I dajecie OK. I teraz zobaczcie. Nasza belarka będzie idealnie jechała po pokosie, widzicie? Jakby ona idzie idealnie. I teraz, kiedy belujecie, a jeszcze kiedy macie tego moda, że jak jest 80%, to on zwalnia, zobaczcie. A jak jest 100%, to się zatrzymuje. No to tylko klikacie tak, albo możecie włączyć jeszcze, czekajcie, włącz zrzut automatyczny. I teraz słuchajcie, teraz to już w ogóle, możecie nogi na kierownicę, ustawiacie sobie tempomat. Zobaczcie, ja sobie tutaj ustawię, może nie, że tempomat, ale zobaczcie, ja sobie tutaj przejadę. Mam 60%, nie? Dobra. I teraz tutaj sobie wjadę. I zobaczcie, teraz jakby nie trzymam tylko nogę na gazie. Reszta wszystko sama się robi. Zobaczcie, on zwalnia troszkę. Zatrzymuje się sam, wyrzuca, zamyka się, a ja sobie nic po prostu z tego nie robię, tak? Nawet rąk na kierownicy nie muszę mieć. Teraz zobaczcie, nawet jak puszczę gaz i ustawię sobie tempomat, patrzcie na to, no to już teraz kompletnie nic nie musicie robić, nie? Także fajny sposób, jak ktoś lubi, jeździć, no to nie fajny, ale dla tych, którzy lubią sobie tak od tak popracować, no to naprawdę fajny sposób, nie? Także słuchajcie, ja sobie chyba tutaj belki skończę robić. A was zapraszam do chyba następnego odcinka, nie, gdzie będziemy sobie tam jakieś pewne rzeczy dalsze robić, bo nie chcę tutaj jakby zanudzać was całymi tymi pracami. Dajcie w ogóle znać w komentarzu, czy chcecie, żeby widzieć całe prace, chociaż wiecie, przy polu takim, na przykład tym, co ma 3 hektary, to cała praca to byłby długi odcinek i nudny ze żniw, ale nie wiem, jak chcecie. No i zobaczcie, tutaj mamy bela siana 4500 litrów, masa 235 kg, a więc nie możemy jej podnieść. Potrzebujemy do tego widlaczka. Nie widlaczka, tylko tego, wiecie, widły do bel. Także, słuchajcie, następny odcinek siłą rzeczy będziemy kupować krówki i zobaczymy, słuchajcie, co dalej. Może zrobimy sobie jakiś kontrakcik, może coś. A póki co zapraszam was na następny odcinek z Farminga 22. Trzymajcie się, cześć!